Nagrywanie każdej kolejnej płyty to jest wynik zupełnie naturalnej potrzeby, czegoś co wypływa ze mnie i z kolegów zespołu. Po prostu jest coś, co wiesz, wychodzi z twojego systemu i jest tak jak... Nie wiem, to jest po prostu zwyczajnie potrzeba, naturalna potrzeba. Muszę siąść, muszę zacząć tworzyć. Wiesz, wszystkie te emocje, które się we mnie kumulowały przez ostatnie kilka lat, po prostu muszą mieć swoje ujście. I w tym momencie był to właściwie moment, kiedy skończyliśmy promocję Apostazy i miałem czas, żeby po prostu pobyć sam ze sobą w domowym zaciszu, w domowym studio, sam z gitarą i po prostu eksperymentować i myśleć o nowych pomysłach. Bardzo naturalnie, powiedziałbym, cały ten proces powstawania płyty przebiegał. Ja mam takie jakby głębokie przekonanie, że to wszystko, co się dzieje z zespołem, coraz bardziej zobowiązuje do różnych rzeczy i to nie do końca jest tak, że nie ma ciśnienia, czy że robimy sobie co chcemy, nie zupełnie zważając na różne rzeczy. Trzymają nas terminy dość mocno, różne zobowiązania, kontrakty i ogromna ilość ludzi, która będzie odbiorcami tego, co zrobimy później i pojawia się jakiś tam rodzaj ciśnienia w którymś momencie. Ja nie mogę powiedzieć, że go nie było tym razem. Tak jak było za każdym razem, tak myślę, że razem z tym, jak zespół rośnie w siłę i jak się rozwija, takie rzeczy będą coraz mocniejsze, tylko kwestia tego, jak sobie poradzimy, jak sobie potrafimy z tym poradzić. W momencie, kiedy tylko weszliśmy do sali prób, praktycznie zajęliśmy się tylko komponowaniem materiału i graniem go, ogrywaniem i przygotowywaniem całego staffu. Jeszcze raz. Tak, dasz radę? Super. Dobrze jest. Super. Jeszcze. Jak na pan dev, stary? Krótko i na temat. Ale to? To jakie mają, co my wychodzimy? Nie. 7 numerów już mają. Platyna. Pośród zagrali. Myślałem, że to klasyczne przejście z Bela nazywałeś przepraszam. Wydaje mi się, że Evangelion to jest płyta, która łączy tradycję, czyli to, co można nazwać klasycznym soundem Behemoth, a czymś nowym zdecydowanie, czymś bardzo świeżym. Powiem ci, że nie stresowaliśmy się, tak jak wcześniej, bo tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że to, co wymyślimy, to, co wyjdzie, po prostu niech tak zostanie. I nie było już jakiegoś silenia się na maksa, żeby wiesz, zrobić nie wiadomo co. Na dobrą sprawę, tak realnie, to nie staniemy się nagle kimś innym i musimy wejść do studia swojego, przygotować materiał. Wyżej tego, kim jesteśmy, nie podskoczymy. Tak? Na jednej z prób, pamiętam, przyniosłem jakiś riff i to był taki riff, no, pamiętam, że to jest utwór, który kończy ostatnią kompozycję na płycie Lucifer. I wręcz prymitywne akordy, ale niezwykle emocjonalnie brzmiące, które mi się strasznie podobały. I rzecz, której na pewno bym nie zagrał na The Apostasy albo Demigod z jakichś tam powodów, teraz po prostu zaczęliśmy je grać. Inferno podchwycił temat, zaczął grać na bębnach rzecz, no, podobnie jak riff, rzecz prymitywną,
tam nie ma żadnych przejść, niczego nie ma i zaczęliśmy to grać. Po prostu każdy z nas to podchwycił i nagle się okazało, że się świetnie z tym czujemy, że to jest bardzo naturalne i bardzo komfortowe, jednocześnie tak skrajne od innych rzeczy na płycie. I skończyliśmy ten fragment, każdy po prostu był bardzo zadowolony z tego, co stworzyliśmy i wtedy pamiętam komentarz Inferna, który powiedział: zajebiście, gramy dokładnie to, co chcemy. I na próbach, jak powstaje to wszystko, to jest fajnie. A wiesz, no jak chodzisz do studia i to słyszysz wszystko, jak wygląda, jak to ma zabrzmieć i tak dalej, to jest podniecające, to jest fajne. Tylko że sama praca w studio nie jest jakaś wiesz, super fajna. Jak zaczynam pracować nad płytą, to ja tą płytą żyję kompletnie, ja nią oddycham, sram po prostu. Ta płyta jest mną i to jest takie zespolenie i nie potrafię tego oddzielić, nie potrafię się zdystansować. Z mojej strony ci powiem, że no, 2 miesiące chyba przed studiem w ogóle, wiesz, nie tykałem alkoholu, żadnych takich rzeczy. No, starałem się być w jak najlepszej formie. Level all of the songs. That's cool. No, I have no idea. Maybe MGs, dist for cymbals, and maybe 4011s, cymbals too. Wydaje mi się, że zachowaliśmy jakiś tam balans między stresem a luzem przy produkcji tej płyty i to jest okej. Okay, no? Jesteś zestresowany w studiu? No, nie sądzę jakoś tak bardzo. No, wiadomo, że chciałbyś się zrobić to wszystko jak najlepiej, no, i tak dalej. No. Też wchodzisz do studia, chciałbyś... Wtedy się okazuje, co tak naprawdę wiesz, co umiesz. Nie? Ja czuję ogromną odpowiedzialność za to, co robię. Właściwie czuję się odpowiedzialny właściwie za każdy etap, za każdego członka zespołu i za po prostu wszystko, co się dzieje w tym zespole. I biorę zawsze na siebie ten ciężar. Ale ta sesja była względnie relaksująca, powiedziałbym. Poszło szybciej niż myśleliśmy. Także chyba lepiej niż wcześniej. No? Płyta miała wyjść jesienią, wyjdzie wakacja. Mamy jeszcze trzecią centralę. I czwartą. Są na razie dwie, nie? Jeszcze trzecią zamierzam wystawić. Nagrywanie zaczęliśmy tradycyjnie od śladów bębnów.
dwie ostatnie płyty były miksowane przez Daniela Bergstranda z Dugout Studio ze Szwecji. Kiedy pojawił się moment, w którym zaczęliśmy się zastanawiać, kto powinien zająć się różnymi etapami produkcji płyty, to jakby Daniel był pierwszą i oczywistą osobą, o której pomyśleliśmy. Chcieliśmy go mieć tutaj, żeby już nie tylko na etapie, nie wiem, już na późniejszym etapie robienia miksu, czy tam submiksu bębnów, on miał jakiś po prostu swój wpływ na produkcję. Chcieliśmy, żeby był od dnia numer jeden, żeby był tutaj z nami, ustawił brzmienie, pomógł nam. Doszliśmy do wniosku, że warto będzie go ściągnąć tutaj, aby był przy całym procesie produkcji. No i rzeczywiście te wszystkie zabiegi, które tutaj stosował przy stole, no pamiętam, to było już parę miesięcy temu, ale wrażenie piorunujące zrobił, bo po prostu zaczął stosować rzeczy, których no chyba nigdy w życiu po prostu byśmy na nie nie wpadli. Ciepło, jednocześnie z konkretnym przyjebaniem. Marzę o tym, żeby kolejną płytę nagrywać z nim praktycznie całe ścieżki bębnów za konsoletą. To na pewno jest zasługa Daniela. Troszkę tego dodać do pisku samego. Dobroci. Dobroci, no. Czyli trzeba przepiąć. Nie. Ale co to dalej? O, ten był zajebisty. To nie. Input do tego. Można na innej strunie po prostu zrobić ten pisk. Na co? Na innej strunie, takiej, który wychodzi wyraźnie. Nie, to musi być tu. Zrobię go. Tylko dajcie mi szansę. Nagrywanie gitar to była dla mnie najprzyjemniejsza część tej sesji chyba, bo zawsze wiąże się to z dużym stresem, z brakiem jakiejś pewności, niezdecydowaniem. Tak mam po prostu, że często jednego dnia wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, drugiego dnia do końca już nie jestem pewien tego, co myślałem dzień wcześniej. Tymczasem mieliśmy tutaj właśnie Sławka i Wojtka Wisławski, którzy tą odpowiedzialność producenta mogłem jakby zrzucić też na nich. Są szybcy, wiesz, chwila jest moment, wiesz, nagrany. Myślę, że to był świetny krok, tutaj, że tak powiem, w zatrudnieniu ich w całym tym przedsięwzięciu. Thank you.
To są trzy są zajebiste. Inny ten, chociaż jeden niech będzie inny troszkę, nie? No, na drugiej gicie. Czyli zróbmy pierwsze... Pierwsze trzy moim zdaniem to się kwalifikuje do jednego. Regal, no. A druga gitara będzie inaczej, tak? Właśnie kurwa, to troszkę, ale to może troszkę brudniejszy niech jeden będzie, no po prostu. Inny, no. Odrobinę brudny, no. Gitary nagrane w rekordowym tempie, bardzo szybko, bardzo sprawnie. Mucha tam nie siądzie po prostu. No, jakby trudno jest mi wyobrazić sobie sprawniejszą maszynę, tak? Niż połączenie ich plus gitarzysta, który siedzi obok. Miałem świetne doświadczenie, bardzo duże. Poza tym są to bardzo przesympatyczni ludzie. Nagrywa się bardzo na luzie. Nie ma żadnych sesji, jest spokojna, miła atmosfera, dużo żartów, nie? I to też daje to, że się przyjemnie pracuje. Ciężka praca jest przeplatana po prostu drobnymi takimi czasami ciętymi żarcikami, co totalnie relaksuje. Doskonale wiedzą, czego chcą i jak to robić. Mają to wszystko w małym palcu. Tak? A nie robisz takich chorusik troszkę? No robisz, bo podkręcasz, wiesz. Inaczej trochę. Weź jeszcze raz, puść. Jak ten Irena stał. Byłem błotkiem, to tak zapisałem. Trzeba trzymać więcej znaleźć, wiesz, żeby zbliżenie tego. Ten był świetny. Idealny. Może Fryderyka za niego dostaniesz nawet. Kto wie? Albo złotą malinę. A słuchajcie, spróbujemy zaraz nagrać to bez tego całego tatałajstwa, dobra? Czyli tak jak było poprzednio. Może to fajnie wyjdzie, może kurde to ten przester jakiś taki. I co za frazowe będzie? Zobaczysz. Zobacz, jak będzie brzmiało. Dobra, możemy wrócić do poprzednich ustawień? Chyba już nie. Oj, kiszki, kurde, dzisiaj chyba trzeba będzie was szybciej popędzić. Na to liczę! Okay. Dobra, ale kurwa, widzisz, to dwa tygodnie i zobacz, co się dzieje z chłopakami. Kurwa, napierdala jak my. Pamiętaj jak paździerz, nie, żeśmy kurwa wychowali potwory. Bestie kurwa na własnej piersi. Ale uczymy się od mistrza. Weszliśmy do studia z takim pomysłem, z taką filozofią, że gramy siebie na własnych instrumentach i na własnym sprzęcie. I to, no i z tym się czułem naprawdę świetnie. Wydaje mi się, że właśnie dzisiaj jest nam łatwiej decydować się, jak chcemy brzmieć. Po prostu to już nie jest kwestia tego, co jest lepsze, a co gorsze. To jest kwestia tego, co jest nasze. Mieliśmy do wyboru około 5 wzmacniaczy. Wybraliśmy naszym zdaniem akurat do tego projektu w tym momencie pasujące do tychże perkusji i oczywiście do stylu 3 wzmacniacze. Podstawową bazą to jest Mesa Boogie i troszeczkę takiego pieprzu i cukru daje Diesel jak i Samaton. Ja zaczynam chyba czymś takim szybszym u siebie, więc może ty zejdziesz. I ja wejdę, czyli... No to jak ja zakończę? Spróbuj, zobacz, pierwsze poimprowizuj coś. Rzeczywiście czuję to, że jesteśmy bardziej świadomymi, dojrzałymi ludźmi i muzykami i po prostu możemy się sobie dzisiaj pozwolić na rzeczy, na które być może na które kiedyś nie mogliśmy, a jednocześnie też pozycja zespołu jest na tyle silna, że nie musimy się po prostu już poddawać żadnym prądom, tylko po prostu sami będziemy stwarzać te prądy.
Lubię pracować samemu w studiu z realizatorem i tak też było w przypadku tej sesji. Kiedy przyszedł do zespołu, to było tuż przed Demigod, robiliśmy tę płytę wspólnie. No i siedzieliśmy w studiu i to był jakiś chyba stresujący dzień, bo nad czymś tam pracowałem bardzo intensywnie. I on cały czas gdzieś mi się tam wcinał, pamiętam. I w pewnym momencie już tak nie wytrzymałem wybuchem i powiedziałem mu: słuchaj, ty masz kurwa nagrać basy i wypierdalać. I oczywiście od tamtego momentu jakby jego rola w zespole się zmieniła. Czuję swoją swobodę, jeśli chodzi o aranż i o nie wiem, instrumentarium, dobór brzmienia i przygotowanie tego wszystkiego. Do nagrań basu używamy sprawdzonego przeze mnie sprzętu głównie. Gitarę ESP, sygnowany model Tomaraja, struny DR, preamp Sansamp. I rzeczy nowe dla mnie, od niedawna ich używam. Głowa Mark Bass, nazywa się to TA-503, taka mała, niepozorna skrzynka dużej mocy i o naprawdę niezłych możliwościach. Jak byłem na miksach w Londynie i Colin Richardson no, dość mocno komplementował jego grę i w ogóle brzmienie gitary basowej, także to świadczy o tym, po prostu jaką mam w tej chwili pozycję w zespole. Wiesz, praca z basem nie jest jakimś nie wiadomo jak rozmuchanym procesem twórczym na płycie, tak? Duża część nagrań basu to była rejestracja tego, co ja miałem do powiedzenia po prostu. Mnie nie było tutaj w tym czasie. No. Myślę, że spoko. Możesz to wyciąć w cholerę i tak. Bardzo mi zależało, żeby na nowej płycie zabrzmieć inaczej. Jednocześnie bardziej emocjonalnie, bardziej różnorodnie. Chciałem, żeby każda piosenka została potraktowana indywidualnie. Wiązało się oczywiście to ze stresem. Ja nigdy nie jestem w 100% przekonany, jak to zabrzmi i czy będę sam zadowolony z brzmienia swojego głosu. Mam wąty do tego, nie wiem jak inaczej zapiłaś. Grant me profane kiss. Najlepiej było grant me profane kiss, ale wtedy wejdę na następną linijkę. Tam się zjeść z tym wersją następnym. Zjeść jeszcze. Czy to fajnie to rytmicznie chodzi? Zobacz. Fajnie to gra, tylko może ten pomysł warto sprawdzić. Poczekaj. Nie, bo na pewno... Nie, spoko, nie? Tutaj źle wszedłem rytmicznie. Ostatni wers, tak? Tak. No ale co zrobimy? Luz. Nagrajmy to jeszcze raz, już tak dobrze. W takim razie po prostu będę się trzymał tej koncepcji i tyle. Fajnie? Szmot.
Ostatni wers do wymiany. Od razu dajesz. Z pełną odpowiedzialnością to jest najlepsza praca, jaką wykonałem, jeśli chodziło o właśnie partie wokalne w ogóle w historii tego zespołu. I jestem przekonany, że każdy, kto będzie słuchał tej płyty, usłyszy to. Po prostu mnóstwo emocji, mnóstwo serca, mnóstwo pracy. Oczywiście też mnóstwo czasu, bo ja nigdy nie nagrywam wokali, nie wiem, w ciągu tygodnia czy nawet dwóch. Lubię mieć miesiąc, co drugi, trzeci dzień pracuję, żeby nie przeforsować strun głosowych. I lubię też powracać do niektórych utworów, poprawiać je. Nigdy oczywiście nie jest doskonale. I pewnie gdybym miał czas i pieniądze, takie możliwości, to bym siedział w studiu pewnie pół roku. To są takie śmieszne instrumenty. Chciał, że tak powiem. Coś tam sugerował, żeby tam... Dobra, Michał, tradycyjnie. Co ja tradycyjnie? Bez mnie byś w dupie zginął. Mówiłem, żeby go wyjebać z kapeli. Ale wiesz, od dawna są takie plany. Nie tylko w naszym zespole. Kio tam, nie gadać, trąbić. O, zara ładnie. Uwaga! Będzie nagranie. Rozumiem, że dwa następne takty na drugą nóżkę. Wręcz cztery, jakbyś ślicznie policzył. To jest ta słynna sześciolinia, tak? Tak, pięciolinia. Kiedyś cztery. To prawda, że wy tam waszym macie sześć linii? Słyszałem. Nie mam sześć palców. Sześć linii. Kiedyś były cztery, ale nigdy nie wymyślono sześć. Są linie jeszcze dodane. Ja mam cztery. Używam na przykład czterech strun, tylko do tego zaklejamy sobie. Bardzo dobrze. Nie ten, ale myślę, że Lipko by lepiej nie wymyślił. No, podobny jest do Lipka troszkę. To paździoch. Do Radulego bardziej. On do Lipcy jest podobny. Się. Holokaust to tam. Trzym tą kamerkę. Nie wiem, jak to było z rytmem, to trzeba napisać teraz. Coś takiego, nie? No. Dobra. Czekaj, dobrze mi tylko mam tutaj. Czyli będzie... Co w ciągu bemol do C napisać? A, do tego profesora. Jest tak. Nie, to schodzi ósemkami, wiesz? To jest ósemkowe zejście, w sensie ósemkowe. No, czy tam rytm zaraz zrobimy. Szybszy, ale co, nie te dźwięki mówisz? Zbliżam się właśnie do... tajemniczego domowego studia w domku pod lasem, jak widać naokoło. Będziemy się tam zajmowali z samplami i częścią tych dodatków do płyty, które wykraczają poza tradycyjne rockowe albo heavy metalowe instrumentarium. Pracujemy w tej chwili nad utworem
którego roboczy tytuł, nie wiem jak będzie, jaki będzie oryginalny, to Lucifer tudzież Lucian. Sampelek. Co się dzieje w tym sampelku? Jest zło! Facet, kurwa. Przyniósł, kurwa, ten instrument. Tam jest chyba, kurwa, 300 strun. Na bosaka siedzi w tamtym pomieszczeniu. W ogóle na dupie siedzi, nie? Nie stoi, nie ten. O, widać kawałek. Stroi teraz to dziwadło. Najbardziej znany klasyczny indyjski instrument strunowy na świecie, rozpowszechniony przez George'a Harrisona z The Beatles. A teraz czas na Behemotha. Weszło? Myślę, że usiadło, posłuchamy. Nie. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to idiotycznie, ale działa po prostu, działa. 15 minut takiej rozgrzewki i struny głosowe pracują tak, jak powinny pracować. I cóż, tyle. W którymś momencie pojawia się coś takiego, nie chcę powiedzieć rutyna, bo to złe słowo, nikogo nie chcę o to oskarżyć, ale pewne przyzwyczajenia, które w niektórych momentach dobrze jest przekraczać i dlatego musi się o tych innych osobach i jakby też sam Malta, jego podejście było również takie, że to dobrze, żeby pojawiły się nowe osoby podczas pracy nad materiałem, dlatego że nagraliśmy razem wiele płyt, jeżeli chcemy zrobić coś więcej, coś dalej, to powinniśmy do tego dołożyć jeszcze kilka mózgów i kilka par uszu. Tak? Takiego tutaj zestawu osobowości w studiu, żeśmy po prostu nigdy nie gościli. Właściwie na każdym etapie mieliśmy innego inżyniera dźwięku, więc pracowaliśmy z Arkiem Malczewskim, z Jankiem Brytem, z Kubą Mańkowskim i jeszcze jakieś tam osoby nam pomagały przy nagrywaniu. Także no, to była jakaś nowość dla nas, ale co było fajnego w tym, to, że ani my się z nikim nie musieliśmy, nie wiem, jakoś nie zdążyliśmy się po prostu zmęczyć. Niektórzy nie zdążył się zmęczyć nami tak naprawdę, bo takie sesje trwały, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie najdłużej z jedną osobą. Każda taka nowa osoba pojawiająca się gdzieś tam podczas całego procesu jest zderzeniem z kolejnym jakby zbiorem doświadczeń, który nie jest naszym udziałem. Okay.
Znaczy rytmicznie lepiej, ale słowa nie połknąłeś? Nie. Coś tam kurwa nie tak było chyba. Jak za krótkie mi się wydało. Chcę wywartościować tego, co robił Daniel dla nas, co zrobił w tej chwili Colin. Bo Daniel zrobił świetną pracę na Apostasy i na Demigod. Dwa bardzo różne albumy, ale czułem po prostu, że trzecią płytę musimy nagrać, trzecią, dziewiątą, ale jakby kolejny album musi powstać przy pomocy kogoś innego po prostu. No więc ja od początku byłem na tak w kwestii Colina. Tego poziomu doświadczenia. Prawdopodobnie potrzeba nam było w tej chwili, tak? To jest osoba, która ma ze sobą tyle świetnych rzeczy, że jakby nie może się pomylić. Hello! Good morning! Good morning! How's the weather? Cheers! Actually sunshine now. Doing the documentary, yeah? Yes. So, how is it going? Where we are now? Sound three? We've got the three here, and we've got them sort of not all the same volume. I wonder if we should just focus on one. We've got... Of course, you think this bit should be quite loud for the bass, really. Yeah, skis about a bit. It's gonna go on a MySpace, I know it, somewhere, yeah? But you don't look like you're doing any work, Scott, as well. Listening, Carl, hey? All day. Directing you. Był najlepszy krok, na jaki mogliśmy się zdecydować, żeby, nie wiem, żeby wejść szczebel wyżej, żeby gdzieś tam właśnie na tym poziomie kolejnym się znaleźć. Uważam, że jeżeli była możliwość współpracy z taką osobą, to należało ją wykorzystać. Nie sądzę, żeby to była zła decyzja, wręcz przeciwnie. Przez wiele lat było to dla nas niedostępne nazwisko, jeśli chodzi o możliwości pracy. Chcieliśmy brzmieć jak milion dolarów, ale wciąż jest to bardzo niebezpieczny, bardzo taki agresywny i ekspansywny sound. I to się nie zmieniło. Wiesz, no teraz dosyć na świeżo, bo słuchałem tego wczoraj, przedwczoraj. I wiesz, też ciężko mi powiedzieć, musiałbym się z tym jeszcze osłuchać, ale póki co... No, dużo euforii. Welcome to Miloko Studios. We're here with Colin Richardson. We're mixing our new album Evangelion, and it's been almost 2 weeks now, and we got only 3 songs, so I'm stressed out. But so far so good. It sounds amazing. Perfect. That's a smooth loud. Yeah. It's a bit too loud. 1.5 dB down. Yeah. You know it's getting able when it's when you have to do, you don't even do one. Yeah, we're going to know because when the vocal in, I'll leave the sample up as well. Work on this one. Just testing to see if you knew. Well done. That's what happens when he has to mix the song he's never heard before. Is it quiet now? Creeping in. It's behind the hard rock guy. And I think I quite like this one, you know, least audible, this one. Zaskoczył mnie jako człowiek przede wszystkim. Dużo gada, ale ma olbrzymie doświadczenie. Bo pamiętam, że na dzień dobry, jak rozmawiałem z nim pierwszy raz przez telefon, mówię, stary,
chcecie od razu ostrzec, ja jestem control freakiem i ja muszę mieć po prostu, ja muszę wiedzieć wszystkie szczegóły, co się dzieje, na jakim etapie i chcę mieć wpływ na każdą możliwą rzecz. No i spokojnie, Rob Flynn jest taki sam, także gorzej chyba być nie może, więc... No, I'm gonna get this one. That's a bit like the last song, you know, when the band said, can you chuck up the, let me get the blue one then, I'll just give it a little boot, Scott, we'll check it, yeah? But you'll have to run in real time, because it's got to come out for something. Yeah, no, sorry. What's the guitar doing? What's that? It's going to play just a melody, but it's, yeah, it's just a different melody. It's supposed to be in the center. Nie, nie powiem, że to jest nasza najlepsza płyta, bo przestałem tak mówić już od kilku albumów, ale jesteśmy z nich cholernie zadowoleni, szczerze zadowoleni. Muszę chyba powiedzieć, że jestem szczęśliwy w ogóle, że nagraliśmy i jakiś olbrzymi ciężar spadł z pleców. Poczekamy, zobaczymy, jak ludzie przyjmą się w ogóle, a myślę, że będzie dobrze. Trudno jest, to jest 9. płyta Behemoth, 18 lat istnienia, to jest szmat czasu i mnóstwo po prostu wydawnictw. Trudno przy 9. płycie zachować taką świeżość, jaką zachowaliśmy, wydaje mi się. I znowu powracamy z płytą, która jest inna niż wszystko, co zrobiliśmy wcześniej. Dla mnie to jest największy powód do zadowolenia, że tak naprawdę się nie powtarzaliśmy. Zrobiliśmy rzeczy, które są świeże i nowe dla nas samych i które były wyzwaniem. Zawsze staramy się to robić, ale teraz naprawdę nam się to udało. Na dzisiaj i na teraz jesteśmy w najlepszym momencie, jesteśmy najdalej we wszystkim praktycznie. I możemy sobie pozwolić na to, żeby myśleć, że z tą płytą możemy zrobić jeszcze więcej niż z poprzednią i jeszcze poprzednią. A tego nie będę tutaj siedział, przekonywał wszystkich, że to jest nasz najlepszy album, ale jest na pewno najbardziej inny album. Bardzo odważny, bardzo świadomy i bardzo dojrzały. Yeah, Evangelion.